Od 7 do 28 kwietnia można głosować na projekty w budżecie obywatelskim. Wejherowianie wybierają z grona 47 pomysłów, które dostępne są na stronie www.wejherowo.pl/budżet-obywatelski. Warto głosować przede wszystkim dlatego, że to są inicjatywy samych mieszkańców. To nie, że ktoś wymyślił, to są pomysły mieszkańców. A najpiękniej jest, jeżeli nasze własne pomysły możemy też realizować je w taki sposób, żeby potem one przyniosły efekty w postaci tej inwestycji, która już będzie zrealizowana. Głosować można w trojaki sposób. Tradycyjnie w wersji papierowej, przez internet oraz infomaty ulokowane w budynkach Urzędu Miejskiego na placu Jakuba Wejhera oraz na ulicy 12 Marca. W budynku Filharmonii Kaszubskiej 25 kwietnia odbędzie się Festiwal Designu. Program obejmuje liczne warsztaty, np. form użytkowych dla młodzieży, rodzinny kącik kreatywności. Odbędzie się także prelekcja partnerów projektu oraz ekspertów, zaś Robert Werbanow zaprezentuje kolekcję własnoręcznie wykonanej biżuterii. W projekcie bierze udział kilka krajów, w tym Polska, Litwa czy Rosja. Od godziny 10 we foyer Filharmonii Kaszubskiej będzie można obejrzeć wystawy uczestników warsztatów krywulek, koralików czy mebli z palet. Festiwal kończy sezon polski w projekcie pod nazwą Nadbałtycki Szlak Designu, dofinansowanym ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Początek festiwalu o godzinie 10, zaś zakończenie zaplanowano na godzinę 18. Przypominamy, że trwa pilotażowy program dotyczący zapowiedzi przystankowych w autobusie linii numer 2 w obydwu językach, czyli po polsku i kaszubsku. Pilotujemy i zbieramy informacje. Mogę powiedzieć, że na 10 maili 9 jest pozytywnych, 1 jest negatywny. Można to zrozumieć z różnych wielu względów, bo język był dla wielu nieznany, dziś on jest bardziej przybliżony. W tej chwili jest to tylko i wyłącznie na linii 2 i ten pilotaż jeszcze potrwa jakiś czas, żeby zebrać więcej informacji. Jeżeli projekt uzyska akceptację pasażerów, będzie rozszerzany na całą sieć. Miejski Zakład Komunikacji zwraca się z prośbą do wszystkich pasażerów o zgłaszanie ewentualnych uwag na adres mzk.wejherowo@mzkwejherowo.pl. Dalszy przystunek Wejherowe Banów.